Hej Lisku, tekst, który za chwilkę usłyszysz, pochodzi z serwisu bajkownia.org, fabryka bajek. Gorąco zapraszam, tata Mariusz. Modliszka, czyli Jolanta Tondys. Bajka o krasnoludku. Raz malutki krasnoludek chciał różany mieć ogródek. Wybrał sobie małe wzgórze i posadził białe róże. Lecz przed domkiem wielkie skały widok z okna zasłaniały. Wziął więc kilowe wrączki małe, by porąbać szarą skałę. Do południa skałę kruszył, ale nawet jej nie ruszył. Nie odłamał ni kawałka. Czuł, że to nierówna walka. Wtem zjawiły się ślimaki. Czemu jesteś smutny taki? Bo za oknem, patrzcie tam, zamiast róż kamienie mam. My ci chętnie pomożemy, domek szybko przeniesiemy. I pod domek się wturlały i przeniosły go przed skały. Klasnął w dłonie krasnoludek, dał im sera za przysługę, mógł oglądać z okna już piękne kwiaty białych róż. Leży w łóżku krasnoludek i podziwia swój ogródek. Zawinięty w ciepły koc, zasnął nim, zapadła noc. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. I Lisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.